że to była jedna z tych postaci, która bym pasowała do buildu. No nie wiem, teraz błagam, zróbmy to top 4, żeby kurwa nie dostać demotki do D1. Troszkę więcej szczęścia, błagam. Pięć różnych postaci w sklepie. Okej. Okay. To w sumie takie same nijakie. Chcę się budować Infinity Edge. Ale jak dostaniemy jeszcze jeden przedmiot, to musimy coś zrobić. Bo jak na razie jak nie będzie ani upgrade'ów, ani złota, to musimy chociaż itemy zrobić, no ale generalnie będzie lipa. Ja pierdziele. Dobra, tu i tak przegramy, nawet byśmy mieli item, nic nie zrobimy. Nie mam wystarczająco dużo damage'u, żeby go pokonać. Ale chyba Ezreala wstawimy i zrobimy na nim itemy. Błąd zrobiłem, że w poprzedniej grze nie zagrałem za... Wiem, że sprzedaliśmy dwóch rangerów, ale do czterech rangerów na bordzie bardzo daleko.
Bardziej potrzebujemy gold. Kindred zostawię, bo jest bardzo istotna. Varus się i tak znajdzie. O, Nautilius. Siema. Tracimy Glaciala. Zyskujemy Ocean. Generalnie lepsze tanki, chociaż ma, znaczy Braum nie jest zły, nie? Ale Nautilius jest najlepszy. No, no, under estimate, Nico. Łezka wzięta. Ja bym najbardziej chciał glowsy. Oj. Morello też jest spoko. Morello jest spoko, tylko nie bardzo mam na kogo dać. Na piątą postać, albo chyba, że dostaniemy, o, jak dostaniemy jeszcze jednego Nautiliusa, jednego Nasusa, to wtedy tak można zrobić. Ile golda mieliśmy? A, to i tak jest 19 po ptakach. Bo Morello musimy użyć. Chyba, że wrócimy na jedną walkę, tak. Też nie jest złe. Tak naprawdę. Git. Varus. Ty stary wiarusie. Zaraz za czym się zastanowimy. Oj, oj, oj. Dobra, nie kupiłem tego Varusa jeszcze. Fajna, jak na początku się kłóciłem, że wymiana całego setu 103 miesiące to za szybko. A co, zmieniłeś zdanie? Czy o co chodzi? Siema, Atatut. Fajnie by było wydanie TFT na Switcha. Jestem ciekaw, czy Switch w ogóle by dałby radę.
Na razie tak zrobimy. Rzucił on tego ulta, czy nie? Rzucił chyba, nie? A, rzucił. Ważna wygrana. Bo mamy 40 golda, nie musimy się nic sprzedawać. Co ludzie grają? Teraz już gry raczej nie wygramy. Będzie ciężko. O jest, ten cały zupgrade'owany. Ile on dwóch targetuje, nie? Przecież. Może siebie targetował za pierwszym razem. Dobra, nie sprzedałem, bo potrzebuję jakieś upgrade'y powoli. Chociaż trzeba było tak naprawdę wziąć Ankę zamiast Yorika. Tak sobie myślę. Trzeba było tak zrobić. Ojejku, Atatut, twoja kolejka na losowanie. Klap, 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 losujemy. Zobaczymy, czy będzie subik. Zobaczymy, czy będzie subik. O, coś, kamerka nieostra jakaś. Co się stanęło? Uwaga, uwaga, czy będzie wygrany subik? No niestety, mistrzu drogi złoty. Ale niestety nie ma subika. Ale bardzo dziękuję za uczestnictwo w turnieju. Mam nadzieję, że wrócisz szybko do nas z kolejnymi punktami. Brawo, 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 brawo. Mamy jedną konkurencję z rangerami? Nie, dwie nawet. Uff. Tym razem my, Tarika, trafiliśmy na 7 levelu.
Ciekawostka. Szkoda, ale miło się ciebie ogląda. Następnym razem, Atatu, punkty są za darmo. Co jest do wygrania w wielkim kole chaosu? Pisz to wykrzyknik koła. O, Brand? Nie, dzięki. Potrzebowałem cię w poprzedniej grze, a nie teraz. Mistrzu. Złoty. 20? No to możesz zostawić jeszcze tego gnoja. Hasaki, ale mi tutaj tego pana rozjedzie. Chociaż może jest szansa, że... O, dobra, nieważne. Azir oczywiście zultował na mojego głównego carry, bo po co? Zabijcie tego Azira, błagam was. Dzięki, mistrze. Tylko ciągle nam brakuje Ashki, nie? W ogóle, wiecie, jedyny ranger, którego zaupgradowaliśmy, to jak na razie jest Varus. Za to dostajemy 2% role na Wardenach. Bo po co? Też mocne jest. Orzesz w mordę. Aha. Czyżby do nas się raz szczęście uśmiechnęło? Mistrzu złoty. 44 do levela. No nie, no nie możemy teraz. No tu mam Last Whisper na Twitcha. Za chwilę. Jak zlevelujemy. Wstawić na niego i tak można już. No, żeśmy przyfarcili tutaj. Siema, Damian. Teraz tylko upgrade'y potrzebujemy znaleźć. I będzie ok. Ewentualnie Sinchta. Zamiast Amumu. Kolega ma 6 level, tak w ogóle. Ja pierdzielę. Drugi Amumu. No okej, mistrze.
No i ten Nasus będzie ciężki do zabicia. Dobra, rakieta poszła. Taka nietrafiająca za bardzo. Mam za mocny build. O, w mordy ten Singed. No, kolega go szukał. Dobra, weźmiemy tak. Nic na to nie poradzimy. Poczekamy do raptorów, tak mi się wydaje, z itemami. Nie wierzę. Czy to nam niewiele zmienia, nie? Bo on nie jest dobrą postacią generalnie. Jestem na tyle silny, że nie potrzebuję teraz robić Zephyra i wolę mieć opcję na Locket lub na Rageblade'a, niż robić Zephyra w tej chwili. To jest niesamowite, co tu się dzieje w ogóle. Mumu Kary niestety nie działa. Jakby się kiedyś jeszcze obudził z letargu, to też byłoby fajnie, ale widzę, że jest ciężko. Wreszcie upgrade Kindred. Trochę to potrwało. Srebrny Twitch. Dwie aszki, brązowy Twitch. Gdzie ty się cofasz, debilu? To jest problem, że tutaj rangerzy jeszcze żyją. Czemu on się cofnął? Musimy wykonać jakieś lepsze ustawienie, bo jest dramat. Aha, bo ten koleś ustawionego Singed'a tutaj z lewej strony w ogóle zrobił... Co? Red buffa ma tutaj? Okej. Okay. Co, to wszystko? Jeden przedmiot? Jaki niefart, że dostaliśmy drugi Aperot, nie? To jest naprawdę niefart. Pizdu.
Ja sam mu się zrobił, miał na Singe, nie mu się połączył jak na Scarlet Level, ale miał brązowego Singe, więc musiał sam to zrobić. Okej. Okay. Ten by musiał zginąć. Dwa Singe do puli i trzy... Trzy Twitche. Ten srebrna Aszka, dwa Singe do puli. No, skanibalizowane strasznie ta pula Rangerów. Zobaczymy. O, nie ma RFC. Fuck. A musimy rolować, bo może być nam poszczęści, ale niestety wygląda na to, że nie bardzo. Z pierwszym miejscem graliśmy. Ten RFC nie ma, więc musi podejść. Przecież z nim dopiero co graliśmy. O co biega? Dopiero co z nim graliśmy. Ja pierdzielę. No niedobrze. No nic, ja muszę wziąć Shiva. Ten Twitch nic nie zrobi w tym lobby. Niestety. Po co mi Hurricane? Item na Twitchu, który Twitch ginie w tym lobby, jest brązowy. I w tej lobby po prostu zabija go w ćwierć sekundy. Ja muszę zestakować Aszkę i modlić się, żebym ją dostał. To jest o wiele ważniejsze. A po co mi Hurricane na Aszce? No to jest, to nic nie daje. Hurricane na Aszce nic nie daje, żadnego efektu, tylko i wyłącznie attack speed. No, podejdź chłopaku do przodu. Aha, kolega ma srebrnego Singe'a. Top 4 uratowane. Po. Okej. Kuźrwa, Kiana dostała ultra buffa. Nie no, tutaj błagam was, czemu? Czemu Talia musi ultować mojego carry zawsze? Czemu tak?
I tak wygraliśmy, mam nadzieję, ale generalnie dużo było niefartu w rozpoczęciu tej walki i mogło się skończyć totalnie inaczej. A Mumu na manę? Nie, on nie jest w ogóle istotny. Najważniejszy jest tutaj Tarik, żeby się odpalił jak najszybciej, jak tylko może. Teraz musimy dać item na Amumu, żeby ograć Yasuo. Chyba, że odpadł? Odpadł. Okej, Yasuo odpadł, to się nie musimy przejmować, ale z tym będzie taki problem. Dwa Yoriki. No nie mam jak się ustawić. Bo nie wiem, z kim zagram. Totalnie nie mam jak się ustawić. Totalnie nie mam jak się ustawić. Spierdoliłem ustawienia. O jedno pole do prawej. Kija na mnie teraz porobi niestety. Chociaż? Zultowała tylko jedną postać, to git. Ale oczywiście Azir Soldier tutaj daje mi w kość popalić. Na Ashce, ale jest okej. Okay. Ale i tak spierdziłem ustawienie, mogą zagrać lepiej. Mogą zagrać zdecydowanie lepiej. Jeden na jeden, z magami jesteśmy. Raty dostał od Talii oczywiście, lul. Ale Tarik wygrywa gierkę. No dobra, udało się. Troszkę szczęścia.